Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was serdecznie w kolejnym filmie. Słuchajcie, dostałem 15 takich kontenerów. To są kontenery bodajże nazywające się chiński Nowy Rok. Myślę, że te kontenery będą do kupienia, ale być może też będę miał jakąś pulę kodów na te kontenery do rozdania na streamach, dlatego chciałem wam pokazać dzisiaj, co ewentualnie może z tych kontenerów wypaść, dlatego otworzymy sobie je już w tym momencie i zobaczymy, jakie tutaj bonusiki mogą wypadać. Podejrzewam, że z jednego kodu będą trzy takie kontenery wypadały, tak jak to miało zwyczaj miejsce wcześniej. Jak widzicie, tutaj jest dość ciekawy kamuflaż księżycowy wojownik, który daje PD na bitwę plus 100%, do tego PD dowódcy plus 75% i wolne PD plus 50%. To już jest patch 0.8.0, do tego mamy minus 3% do wykrywalności z powierzchni oraz plus 4% do rozrzutu pocisków wystrzeliwanych przez przeciwnika w kierunku twojego okrętu. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Tym razem mamy 8 dni konta premium, to się oczywiście jak najbardziej przyda. To jest to konto premium Warships, czyli ono działa tylko na World of Warships, nie działa już na World of Tanks. Znowu 8 dni konta premium, więc myślę, że dosyć ciekawe są te kontenery. Jestem ciekaw, czy realizując jakieś misje będzie można je tutaj wyciągnąć. O, jest też, zobaczcie, kamuflaż na Anshana, który daje dosyć ciekawe rzeczy, jak widzicie. Jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał na okręcie. Ja Anshana chyba niestety nie mam, z tego co pamiętam, więc nie będę mógł tego kamuflażu sprawdzić, jak on będzie wyglądał. Zobaczymy, co tutaj dalej. 20 tysięcy wolnych punktów doświadczenia, to również jest fajna sprawa, więc jak na razie, powiem wam szczerze, pozytywnie to wszystko tutaj wygląda. Znów 20 tysięcy wolnych punktów doświadczenia. To są rzeczy, które jak najbardziej się przydadzą, jeżeli chodzi o World of Warships. Tym razem jest kamuflaż mozaika. Plus 400% PD na bitwę, ale tych kamuflaży jest tylko sztuk 3, więc kurka wodna niewiele. Gdyby chociaż ich było 6-9, to już by było zdecydowanie lepiej, no ale boost 400% punktów doświadczenia na bitwę przy grindowaniu na przykład okrętu lub linii, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, powiem szczerze. No i lecimy dalej. Tym razem mamy znowu 12 kamuflaży księżycowy wojownik, który już omówiłem na samym początku. I tym razem 750 dublonów, to również myślę jest bardzo miła niespodzianka. Jestem ciekaw, czy jest szansa, aby z takiego kontenera wypadł jakiś okręt premium. Znowu mamy 12 kamuflaży księżycowy wojownik. No ja tych okrętów premium mam sporo, więc nie liczę na to, aby mi taki okręt tutaj wypadł. Natomiast tym razem mamy typ 59. Ale tylko 6 sztuk, no to też nie za dużo. Kamuflaż, nie liczę na to, żeby mi wypadł okręt premium. Znowu 750 dublonów. Jak widzicie, tak na zmianę, dublony, fajne kamuflaże, wolne doświadczenie. Myślę, że to są naprawdę dosyć ciekawe rzeczy. Mam nadzieję też, że te kontenery będzie można uzyskać, słuchajcie, podczas realizacji jakichś misji lub zadań, a nie tylko je kupić. Jeszcze nie wiem, nie zaglądałem do sklepu premium, nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy to będzie tylko do kupienia. Zobaczcie, tutaj jest fajny kamuflaż na wolne doświadczenie, do tego jakbyśmy dołożyli jakąś flagę Uroboros, no to naprawdę zrobi się bardzo ciekawie, jeżeli ktoś by chciał zbierać free expa. I teraz będzie chyba ostatni, bo ten jeden to mam za oglądanie streamu na Twitchu, będzie to kontener Twitcha, ale również go otworzę i zobaczymy, co tam z tego kontenerka tutaj wypadnie. 100 tysięcy kredytów, do tego grupa naprawcza premium 5 sztuk i flagi, moi drodzy, na większą szansę na zalanie przy torpedowaniu. W tym filmie, moi drodzy, to już będzie w zasadzie wszystko. Ja go będę kończył. Widzieliście, co może wypaść. Ja szczególnie cieszę się z dublonów oraz free expa, który będzie można przeznaczyć
w przyszłości na jakieś okręty. Zapraszam Was na kolejne filmy i mówię Wam do usłyszenia.